festiwalu współorganizowanego przez Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Innowacji mieliśmy przyjemność gościć na naszej uczelni pana Kamila Durczoka. Nie wiem, prawdopodobnie dlatego, że po pierwszym tygodniu studiowania prawa zorientowałem się, że skończę jako w najlepszym razie radca prawny w Urzędzie Gminy Goleszów. A serio mówiąc, to oczywiście to było coś na kształt miłości od pierwszego wejrzenia. Wszedłem do magicznego pomieszczenia, gdzie wisiał magiczny mikrofon. No i tak sobie pomyślałem, że to fajne miejsce, że chyba chciałbym tu pracować. Tak, to pamiętam. Kupiłem sobie czerwoną marynarkę. Tak uważałem, że to jest zasadnicza część moich przygotowań do tego, żeby wystąpić w telewizji. Jak się przychodzi do telewizji z radia, to przynajmniej jedną rzeczą nie trzeba się, jednym elementem swojego warsztatu nie trzeba się przejmować. Człowiek potrafi mówić. Tam pan ma obiektyw, tak? Te nasze są trochę większe. Jakby się łapie komunikację z tym czymś i wie, że po drugiej stronie są ludzie, słuchacze. To jest jakiś rodzaj chemii z kamerą. Albo tego nie ma. Za co pana tak telewidzowie cenią? Znaczy myślę, że moment, w którym się zacznę zastanawiać, dlaczego tak się dzieje, to będzie początek mojego końca. Ja tych ludzi po drugiej stronie autentycznie lubię i niezwykle sobie cenię to, że ktoś ze swojego dnia wyciąga 26 minut i ogląda fakty. Jak mam nie włożyć całej energii, którą mam w sobie i wszystkich umiejętności, które mam po to, żeby dostał produkt najwyższej jakości. Dlaczego ja mam siedzieć przy brudnym stole, jeśli wy przychodzicie... Zdetonowałem, co? Nie uważa pan, że dzisiejsze media troszeczkę zauroczyły się popytem na tabloidyzację przedstawianych treści? No, to weszliśmy teraz na mój ulubiony temat. Możemy dyskutować o tym, czy temat Waśniewskiej, Madzi z Sosnowca i tak dalej jest przeeksploatowany, czy nie. Ale jeśli relacjonujemy proces i używamy do tego celu narzędzi, które mamy w dyspozycji, czyli także tego legendarnego Błękitnego, który wisi i prowadzi karetkę więzienną, która wiezie tę dziewczynę do gmachu sądu. To jest możliwie dokładne, korzystając z najnowszych możliwości techniki, pokazywanie tego, co jest społecznie interesującym wydarzeniem. Ci widzowie to oglądają i chcą. To się pojawia pytanie kolejne, czy media dostosowały się do odbiorców, czy odbiorcy do mediów? A, tu dotykamy czegoś innego, mianowicie tego, co dzisiaj pokazuje się w programach informacyjnych, czyli selekcji informacji. Zgoda, że selekcja tematów zaczyna urastać do rangi czegoś kluczowego w sukcesie bądź braku sukcesu programu informacyjnego. I ja się absolutnie zgadzam, że ostatnie 10 lat to jest przełożenie w znacznie większym niż dotąd stopniu akcentu z tego, co ważne, doniosłe, propaństwowe, na to, co interesujące i ciekawe. Bo dzisiaj telewizja to jest sztuka obrazu. 85% percepcji widza to jest to, co widzicie. 15% to jest to, co słyszycie. Nam się wydaje, że słuchamy tekstów w materiałach informacyjnych. Głównie je oglądamy. Cały urok też dziennikarstwa polega na tym, że to jest cholernie niepowtarzalna praca. I fakty, które nawet z poziomu reżyserki wydają się czymś tak przewidywalnym, zaplanowanym. No i to prawda, Bogu dzięki 70% faktów tak właśnie wygląda, ale jest te 30%, gdzie za 5:19 albo o 19:07 z komina idzie biały dym i cały scenariusz możemy sobie wyrzucić do kosza, się zaczyna wielka improwizacja. Tak pracujemy, ale to fajna robota jest, naprawdę. Pana nie drażni to, że prawdopodobnie pan zostanie przez zwykłych ludzi najbardziej zapamiętany właśnie z tego stołu? Jak tak patrzę na was, to wy też tu macie coś do zrobienia, jeśli chcecie przejść do historii, ale... Na początku trochę mnie drażniło, bo ja 20 lat pracowałem na nazwisko Durczoka, potem na ulicy wołają Rurku.
I uświadomiłem sobie, że muszę to polubić. Okej, no nie jestem dumny, że moje dziecko poznało ojca z tej strony i to przez internet. Ale z drugiej strony myślę sobie, że uczciwe było to, żeby tam był porządek. A że czasem trzeba to... No to okej, no holuję sobie ten bagaż. Myślę jednak, że do historii dziennikarstwa, jeśli w ogóle przejdę, to raczej nie z powodu stołu, a paru fajnych rzeczy, które udało mi się zrobić. Pamiętam, że wybory w Stanach Zjednoczonych, najlepszy program informacyjny, jaki mi się zdarzyło w życiu popełnić i z którego jestem najbardziej dumny. Zaczęliśmy przygotowywać półtora roku, dwa lata wcześniej zaczęło się rezerwowanie hoteli w pobliżu Białego Domu i miejsc transmisyjnych. Jeszcze chciałem zapytać a propos obiektywizmu, bo jakoś w niego nie wierzę. Zwłaszcza jeśli chodzi o dzieci. To jest nas dwóch. Nie ma obiektywizmu wobec całego katalogu zdarzeń. Czy zgadza się pan, że jeśli ktoś ustalił, że przyczyna tej cholernej katastrofy to jest cały ciąg błędów i dla kogoś, kto ma odrobinę wiedzy na ten temat jest to oczywiste, a ktoś bredzi o wybuchu albo o dwóch wybuchach, to jest miejsce na obiektywizm? Nie ma miejsca. Czy zgadza się pan, że cierpienie dzieci i głód na świecie to jest coś, co podlega obiektywizmowi jakiemukolwiek? Nie, bo nie ma obiektywizmu w takim momencie. To, co jest moim obowiązkiem, to prezentowanie mojego punktu widzenia uczciwie. W zgodzie z własnym sumieniem. To skąd ta polaryzacja? Powinna być prawda, a nie jest prawda, jest jego prawda. Jeśli mamy podzielone jak nigdy dotąd społeczeństwo, jeśli dwie partie się trzymają w jakimś potwornym klinczu i uścisku, to niestety nie ma takiego mądrego, który by sprawił, że dziennikarstwo, na dodatek opisujące te zjawiska, jest w stanie spod tej dychotomii, tego podziału się jakoś wyrwać. Jestem zwolennikiem tezy, że wszyscy skończymy w sieci. W bardzo wielu rodzinach na pytanie, co robisz, mówisz, oglądam telewizor, bo to jest sposób spędzania czasu. Więc w tym sensie myślę, że jeszcze długo tradycyjna telewizja też będzie miała swoje miejsce na rynku. Ale ja dziękuję bardzo za cierpliwość i umiarkowane zainteresowanie stołem. Mamy zaszczyt gościć dzisiaj na uczelni Kamila Durczaka. Czy to jest pana pierwsze spotkanie ze studentami na Uniwersytecie Ekonomicznym? W Krakowie tak, a o ile pamiętam, bo tych spotkań ze studentami w ogóle jest kilka. A pamiętam, że kiedyś uczestniczyłem z Marcinem Mellerem, byliśmy na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Bardzo to było miłe i sympatyczne spotkanie parę lat temu. A jakie wrażenia po spotkaniu dzisiejszym? Bo chyba taryfy ulgowej nie było. Dość trudne tematy poruszane były. Czy ja wiem, czy trudne, one to są tematy związane z moją pracą, więc jakby siłą rzeczy i dla mnie ciekawe, nawet jeśli pytania nie są łatwe, to tym fajniej, że kogoś to interesuje, że ktoś jest zainteresowany tym, jakie dylematy, myśli, wątpliwości się pojawiają przy okazji naszej pracy, przy podejmowaniu takich tematów, przy niepodejmowaniu innych. To chyba jakoś budujące, że młodzi ludzie się interesują tym, jak powstają fakty, a nie tylko co w tych faktach można zobaczyć. Okej, to dziękuję w takim razie bardzo za kilka słów. Pozdrawiam.